Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek kulturowy i trochę autopromocyjny. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, będą trzy ciekawe informacje na temat różnic kulturowych w Hiszpanii i opowiem Ci, co z tym tematem będzie się działo dalej i jak będzie się rozwijać mój kolejny projekt, także zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpańskie obyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Na sam początek wiem, że należy wspominać o takich rzeczach, bo czasami po prostu czujemy się rozczarowani, kiedy ktoś po prostu podprogowo coś próbuje nam tutaj przemycić. Od razu mówię, tematyka mojego podcastu jest oczywiście związana z moim e-bookiem, który już jest w sklepie. Jeśli masz ochotę się w niego zaopatrzyć, to zapraszam na www.paulinapiecyk.com, zakładka sklep. Jest to 30 rzeczy, które zaskakują w Hiszpanii, a w tym momencie jestem w trakcie właśnie tworzenia drugiej części tego e-booka, czyli poszerzamy sobie o kolejne x różnic kulturowych między Hiszpanią a Polską. Oczywiście cały audiobook jest zrobiony w języku polskim, także spokojnie może go przeczytać każdy, bez względu na to, na jakim poziomie językowym jesteś. I dzisiaj będą trzy ciekawe informacje, trzy różnice kulturowe właśnie między Hiszpanią a Polską. Natomiast te informacje oczywiście znajdą się w kolejnym e-booku, natomiast poprzedni e-book ma zupełnie inne informacje. I też tak jak zawsze zaznaczam, że jeśli chcesz zacząć uczyć się ze mną języka hiszpańskiego od września, to koniecznie odezwij się do mnie, ale też odpowiedz na maila, którego do Ciebie wysyłam, bo bardzo wielu osobom już napisałam maila, ale nie odpisaliście mi informacji zwrotnej, więc jeśli dostaliście ode mnie maila z informacją, że jesteście zapisani na listę, czy jaki jest Wasz poziom językowy, to odpiszcie mi na tego maila, bo nie będę wiedziała nawet, do której grupy Was zaklasyfikować, ani jak się z Wami skontaktować, bo nie wiem, czy odbieracie moje maile. Także to też jest bardzo ważna informacja dla tych osób, które już są zapisane na tajemną listę. Pamiętajcie, że kursy od września ruszają zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Tych bardziej zaawansowanych trzeba określić swój poziom językowy, dlatego musicie się ze mną skontaktować. Tajemna lista oznacza, że masz gwarancję miejsca, bo dostajesz informację, zanim jeszcze oferta ujrzy światło dzienne. Ale bierzemy się do roboty. Pierwsza różnica, która jest dość śmieszna albo dość, no określisz ją sobie sam, jeśli chodzi o aspekty kulturowe, to urodziny. I teraz ja powiem tak. Ja powiem ze swojej perspektywy i ze swojego doświadczenia. Jak kończyłam 18 lat, no to jak miałam imprezę urodzinową, to moi znajomi 18 razy bili mnie po tyłku pasem. Co wydaje się w dzisiejszych czasach i z takiej odległej perspektywy dosyć śmieszne. Zostałam poinformowana na ostatnich zajęciach, że to nadal jest kultywowane, to nadal się dzieje i nadal dzieciaki biją się pasem 18 razy po tyłku. Stąd też myślę, że jest to, można powiedzieć, nasz zwyczaj. Natomiast w Hiszpanii na urodziny, kiedy jesteśmy mali lub jesteśmy w gronie rodziny, przyjaciół, bardzo często dotyczy to małych dzieci oczywiście, dorośli mogą sobie też gdzieś tam robić takie żarty, ale może nie zawsze i niekoniecznie. Natomiast jeśli na przykład mój 7-latek, który w tym roku skończył już 7 lat, ma swoje urodziny, czyli jesteśmy dokładnie, nie wiem, przy świętowaniu, to na przykład zanim będzie dmuchać świeczki lub po dmuchaniu świeczek będziemy go ciągnąć za ucho 7 razy. Nie pytajcie mnie za które ucho, bo to chyba jest bez znaczenia już całkowicie. Natomiast tak po prostu chwytasz ucho i ciągniesz, czy tam szarpiesz go za to ucho 7 razy. Tyle ile ma lat, tyle razy szarpie się go za ucho. Taki sobie oto zwyczaj na urodziny, słuchajcie. No, my bijemy się pasem po tyłku, myślę, że jak Hiszpan to usłyszy, to się złapie za głowę. My łapiemy się za głowę, kiedy słyszymy, że Hiszpanie targają się za ucho, czy szarpią się za ucho tyle razy, ile kończą lat, nie? Także taka ciekawostka kulturowa. To myślę, że pierwsza taka różnica, która jest dosyć śmieszna zarówno i u nas w kraju, jak i u nich, ale funkcjonuje i jest. Druga różnica kulturowa może już nie jest taka śmieszna i nie jest dla nas taka przyjemna, ponieważ rozmawiając z wieloma osobami na żywo, na moich kursach, bardzo dużo osób ma swoją granicę takiej intymności. I absolutnie nie będę tego mówić tutaj w kontekście, że to jest złe albo dobre, bo ja uważam zawsze, że dany kraj ma swoje aspekty kulturowe i szanujmy je i pielęgnujmy je, a wtedy kraj przetrwa, bo to też tak trochę jest. Bierzmy przykład właśnie z Katalończyków, czy z Wasków, czy z Galicyjczyków i z samych też Hiszpanów. Natomiast kultywując nasze zwyczaje i gdzieś tam nasze
no nie wiem, jakieś takie zachowania, to jest nasza tożsamość. Więc jakby mówię tutaj na bazie doświadczeń swoich i waszych, mówię tutaj o moich uczniach oczywiście, że istnieje taka granica intymności, której my w Polsce nie lubimy przekraczać. O co chodzi? Wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś w supermarkecie i nie możesz znaleźć jakiegoś produktu i zahaczasz po prostu starszą panią albo jakąkolwiek inną panią lub pana. Po prostu zagajasz i mówisz, przepraszam, czy może mi pani powiedzieć, gdzie tu są jajka? Albo gdzie znajdę jajka? I ta pani się do ciebie odwraca, zaczyna z tobą rozmawiać, chwyta cię na przykład za ramię lub za rękę tutaj między łokciem a ramionami, chwyta cię, zaprowadza cię do tych jajek, rozmawia z tobą, cały czas trzyma na tym ramieniu twoim swoją rękę. Jak się wtedy czujesz? Ja myślę, że w Polsce to nie ma miejsca, bo jak ktoś zaczyna nas dotykać, obcy, na przykład w takiej sytuacji jak w supermarkecie, to jest to bardzo niekomfortowa sytuacja i nie jest to coś naturalnego u nas. Natomiast w Hiszpanii jak najbardziej. Ludzie się bardzo dotykają, ludzie bardzo gdzieś tam... No nie chcę tutaj użyć wiecie jakiego słowa, natomiast bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to po prostu taki troszeczkę bliższy kontakt, ale też zachowując pewnego rodzaju granice oczywiście i dystans hiszpański. Natomiast w Hiszpanii możesz się z tym spotkać. Nie zdziw się, jeśli ktoś cię dotknie za rękę, gdzieś tam muśnie cię po ramieniu, przywita się z tobą, dając ci buziaka, ale o tym w innym podcaście. Natomiast w Polsce i myślę, że też w wielu innych krajach, pewnie trochę tych zimniejszych, bo ja bardzo często łączę to właśnie trochę z tym, że jesteśmy no trochę w zimniejszym kraju, mieszkamy, jest trochę zimniej, więc też troszeczkę jesteśmy bardziej zimni. W takich kontaktach właśnie płytko uczuciowych, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale no właśnie, choćby nawet ten przykład supermarketu, że no tak nie jesteśmy tacy bardzo dotykalscy, nie? Że ta nasza sfera intymności jest dosyć taka dookoła naszego ciała na kilka dobrych centymetrów. Myślę, że tak samo jest z pocałunkami na przywitanie, ale o tym w innym podcaście. No właśnie, więc mamy sobie różnicę kulturową pod tytułem ciągnięcie za ucho podczas urodzin, mamy różnice kulturowe podczas właśnie przekraczania stref intymności, czyli na przykład ktoś cię dotyka po ramieniu, jak z tobą rozmawia i to wcale nie jest osoba ci bliska. I trzecia różnica kulturowa, którą właśnie ostatnio przypomniał mi mój native, który ze mną współpracuje. Pozdrawiam cię, Szango, bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziemy mieć niedługo już wywiad i będziesz mógł opowiedzieć coś więcej o sobie. Szango współpracuje ze mną na wyższych kursach, właśnie na kursie numer 2 są już zajęcia z native'em. I ostatnio przez to, że rozmawialiśmy ze sobą, gdzieś tam dzwoniłam do niego, przypomniało mi się, no właśnie, przecież to właśnie Hiszpania, Polska, nie? I o co chodzi? Dzwonię do Szango, żeby właśnie z nim porozmawiać na temat tam jakiegoś case'u z lekcjami związanymi i odpisuje mi, nie mogę rozmawiać. Wiesz, jestem w autobusie i uśmieszek. Jest w autobusie, w tym momencie polskim autobusie, bo mieszka w Polsce. No i jakby od razu zrozumiałam, o co chodzi, dlatego że jak jeździsz transportem publicznym, to mniej więcej wiesz, jak to wygląda. Jest cisza, bardzo rzadko ktoś ze sobą rozmawia, w dzisiejszych czasach to już w ogóle większość osób patrzy w telefon. Generalnie no nie ma głośnych rozmów, ha, 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 no tak, wiem, jasne, ha, 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 tu jedna pani rozmawia, tam druga pani rozmawia, jest bardzo głośno. No nie w polskich środkach transportu. Natomiast w hiszpańskich środkach transportu, o czym później oczywiście zagaiłam do niego i mówię, no ha, 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 gdybyś był w hiszpańskim, to byś zadzwonił, to dzwonimy się, jak już dotrzesz do domu. Także, no właśnie. Nawet on sam zaadaptował się do sytuacji, która jest w Polsce, czyli w środkach transportu publicznego. Oczywiście my dzwonimy nieraz do kogoś, jak musimy zadzwonić, no ale jakby ta rozmowa mogła poczekać, tak? Więc on jakby wiedział, że z szacunku do tego, ze swojej obserwacji też Polski, z szacunku, no wiedział, że w autobusie raczej nie wypada. W Hiszpanii nie ma sprawy. Możesz nawet i tutaj głośno rozmawiać, tak jak to zainsynuowałam w pewnym momencie, ale to jest też rzeczywiście taka ciekawostka, że właśnie w tych środkach transportu publicznego raczej zachowujemy się, no właśnie, jak to powiedzieć, co kulturalnie, a co Hiszpanie się zachowują niekulturalnie? Znowu wracam do tego, co powiedziałam na początku. Nie. To jest nasza cecha, którą my mamy, czy nasza specyfika kulturowa, którą mamy w Polsce, a Hiszpanie mają swoją specyfikę. To samo się tyczy bardzo często gdzieś tam w barach na przykład, także jest strasznie głośno, że wszyscy mówią, rozmawiają głośno, bardzo głośnym tonem, do tego stopnia, że może ci nawet boleć głowa od tego huku. W Polsce już niekoniecznie. Także z tych różnic kulturowych mam nadzieję, że wyciągniesz coś dla siebie i będziesz obserwować świat, bo to jest najlepsze, co może być. Zobacz, co zrobił Szango, zobacz, co zrobił ten mój native, który ze mną współpracuje. Z obserwacji świata
zaadaptował się pod to, co jest w Polsce. Czy jest to dla niego dziwne? Pewnie tak. Czy mu to przeszkadza? Może tak. Ale czy się dostosował? Absolutnie tak, z szacunku do tego, w jakim kraju mieszka. Więc myślę, że to jest piękne. Jeśli przeprowadzamy się do jakiegoś kraju, to starajmy się wejść też trochę w buty właśnie kulturowe ludzi, którzy mieszkają w danym kraju. A wtedy myślę, że będzie nam się łatwiej wtopić w otoczenie, w którym się znajdujemy. Jeśli będziemy walczyć z tymi wszystkimi rzeczami, to będzie nam naprawdę, naprawdę ciężko. Więc albo pokochasz Hiszpanię, albo ją znienawidzisz. Mam nadzieję, że pokochasz i te różnice kulturowe nie będą ci przeszkadzać w tym, żebyś mógł uczyć się języka hiszpańskiego i kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii lub po prostu wyjeżdżać na wakacje z uśmiechem na twarzy, nie narzekając na pewne rzeczy, które dzieją się w Hiszpanii. Także mam nadzieję, że choć trochę bardziej przybliżyłam ci kulturę Hiszpanii. Zapraszam do śledzenia mojego sklepu. Już niedługo pojawi się e-book numer 2, czyli właśnie nie wiem, ile wyjdzie z tego rzeczy. To znaczy nie mogę ci też zdradzić, bo oczywiście będzie też opcja kupienia dwóch osobno, jak i dwóch w pakiecie. Także śledź mój sklep, zapraszam cię bardzo, bardzo serdecznie i tak jak zawsze dziękuję wszystkim za postawione wirtualne kawy. Cały czas dokładacie małą cegiełkę do tego, żeby ten podcast brzmiał jeszcze lepiej i żeby był technicznie na jeszcze wyższym poziomie. Ogromnie Wam za to dziękuję. Jak zawsze w opisie do tego podcastu masz link do wirtualnych kaw. Jeśli chcesz ją ze mną wypić, to zapraszam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie przyjemnie też, kiedy piszecie mi wiadomości, bo można tam zostawić wiadomość. Jak piszecie mi jakąś wiadomość, niestety nie mogę na nie odpowiedzieć, słuchajcie, co bardzo jest dla mnie przykre. Te osoby, które znam i które postawiły mi wirtualne kawy, zawsze staram się odpowiedzieć, natomiast czasami nie mam nawet do Was maili i nie mam jak odpisać, więc chcę, żebyście wiedzieli, że czytam te wszystkie wiadomości, są one dla mnie naprawdę niesamowite. Uwielbiam wtedy ten moment, jak ktoś zostawi jakąś wiadomość i myślę sobie, no rzeczywiście, wypita wirtualna kawa, coś niesamowitego. Cieszę się, że jeszcze bardziej przybliżam Wam tą Hiszpanię. No i mam nadzieję, że dzisiejszym odcinkiem też jesteście o krok dalej do tego, żeby polubić, poznać i pokochać tą kulturę Hiszpanii. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.